to our pirate republic, lads. We're prosperous and free and out the reach of kings, clergy, and debt collectors. Near 500 men now pledge their allegiance to the Brethren of the Coast in Nassau. Not a bad number. True. Yet we lack sturdy defenses. If the king were to attack the town, he'd trample us. Then let us find the observatory. If it does what these Templars claim, we'll be unbeatable. Not that twaddle again, can we? It's a story for schoolboys. I mean, proper defenses. Steal a galleon, shift all the guns to one side. Would make a nice ornament for one of our harbors. It will not be easy to steal a full Spanish galleon. Have you one in mind? I do, sir. And I'll show you. She's a fussock, she is. Fat. And slow. Hej, witam was, ja jestem Korgens, a to jest gra Assassin's Creed 4 Black Flag. Kolejny odcinek, dzisiaj musimy znaleźć El Alcader Maestre, czyli statek, który będzie miał bronić nam Nassau przed atakiem ewentualnym. Wow, cool. Wiatr nam wskazuje, że trzeba płynąć tam, ale musimy płynąć tam, więc popłyniemy sobie tak. No, 1400 metrów, to jest tam blisiutko. W sumie 1400 metrów to by było już widoczne miejsce. Bo statek ten jednak ile może mieć długości metrów? Nie wiem, nie znam się na statkach, tak na pałę, no nie wiem, 30 minimum. Nie, 30 to mało nawet. Tak 60 metrów długości, nie? A tamten, wow. Musi mieć więcej. Tam jakiś już się pali. To trzeba dalej zasuwać, żeby jakiś statek w ogóle zobaczyć. Bo tam jest ten jeden. W ogóle ulepszyłem sobie statek. Tam burty kupiłem, inne są żagle, jak ktoś mnie tam widzi. Wow, ta fala wygląda jak wielka, ale, no, ale nią nie jest. Tamten się pali, nie. Zasięg dział i tak dalej. Mam z swoją drogą też ciężkie kule, czyli kule, które będą zadawały potężny damage na bliskie odległości. O, i tutaj jest. O, tu mamy statek, no przecież. Już nawet widzę, gdzie on jest. Po minimapce. I chyba płynę po prostu na niego. Nie, nie ten. Tylko ten tu. O właśnie, liniowiec. Cholera, muszę szybko zawinąć, wow. Aj. Źle. Hear that, Kenway? Keep your distance. We'll strike when fortune favors us. And the cover of darkness, most likely. Teraz musimy ten statek śledzić. I tyle, jak widzimy, tam troszkę tak ryzykownie wypłynąłem na niego, bo płynąłem prosto na niego. Jak to mawiał... kto to tak mawiał? Nie pamiętam, jak on się nazywał, ale w South Parku był ten... wujek... Stana chyba. Chyba Stana. I... tam był w ogóle Stan? Cholera, nie pamiętam. Wiem, że był Kenny, był Cartman. Był... Clyde. Ale Clyde? Nie wiem, cholera. Nie wiem, nie pamiętam, normalnie zapomniałem nagle, dupa. Ale był ten taki myśliwy, nie? To zawsze oni tak samo krzyczeli. O nie, leci prosto na nas, jak byli na polowaniu. Ci ludzie z tego statku muszą być bardzo specjalni, żeby nie widzieli, że ktoś za nimi zasuwa. Mój statek raczej taki mały nie jest, więc no sorry. Dobrze, że wiatr wieje na nas, nam od dziobu. No i dupa, no i już nam nie wieje od dziobu. Chociaż wolniej płynęliśmy.
A tak, no to właśnie nas szybciej będzie na nich zrzucało. Ja bym te statki bałwoczne sobie zniszczył. Ten podejrzewam, że jakbym tak dobrze przypuszczało, to też bym dał radę zniszczyć. Ale dobrze, że ja przynajmniej... wow. Dziękuję, że się tak obróciłeś fajnie. Dobrze, że ja tamten... ten swój statek ulepszyłem. Powiem z odcinkami, bo gdyby nie, no to tutaj mógłbym mieć trochę niezłą jazdę. Tak przynajmniej kule będą zdawały więcej damage'u. Wow. Wow, uwaga. I gaz powoli. Driftujemy. No i ślicznie. O, to też jest jakiś statek w ogóle. Kule moździerzowe w ogóle. Mam moździerz. Więc mogę ich tak palnąć i nawet się nie zorientują. Ale w sumie to się zorientują, ale... Uja, ty tak zasuwasz tym statkiem. Nie wiem, on to bierze tak dziwnie zagina. Zamiast po prostu popłynąć na krechę, na przecinkę, to bierze się bawi o, zabawy. Jeśli go zniszczą, to się o tym dowie? Nie muszę. To dobrze. Jeśli mam z nim tak płynąć do nocy, to mi się trochę odechciewa tego. A tak w ogóle przez parę tych odcinków na South Parku było, jak już mówiłem, postanowiłem sobie obejrzeć od nowa South Parka. Nasze statki. I teraz trochę mi odwala. Ale to jest kanionierka, no to jest sorry, ale z czym do gościa? Czy to gówno wstać prychnąć w to i to się rozwali. Ten bryk to też taki trochę niezbyt. Moździerz, no i dupa. Ja też taki mam, zaraz mogę nawet palnąć z niego, jeśli chcesz. Mam go zniszczyć? Pozwól mi go zniszczyć. Wiem, jak to działa. Mogę w niego strzelać, czy nie? Chyba mogę. Więc strzelam. Strzelać, czy nie strzelać? Nie wiem, cykam się trochę. Więc póki co tylko cel, unikaj ognia moździerzowego. Więc oni tam wie, może mają dla mnie jakieś specjalne... Wow, musimy szybko to przypłynąć. Może mają dla mnie jakieś specjalne haksy. Które mam tam gdzieś odwalić, nie? Elus, ty nawet mnie nie będzie w tym miejscu. A no, oj, troszkę byłem, zarzuciło mnie. No i już się wami zajmujemy. Chwila, to się zwolnię. I dupnę was tak. Muszę zakręcić na nich. O właśnie. I szybciutko tak strzelać, żeby był jak największy rozstaw. Szkoda mi na was kul, tak prawdę mówiąc. Ty, on żyje. No ja nie mogę. To się wam mówiłem, że szkoda mi kul, nie? Może palnie? Nie, nie palnie. Oj, szkoda. No to już zawijamy. I kabum. Mój kurczę, wróćmy sobie po te skrzynie w sumie, bo tam tych skrzyń dużo było, to zawsze trochę lutu będzie. She's sailing for that island. I know the place. Natural stronghold used by a French captain named Ducasse. Julian Ducasse, the Templar. Name's right. Didn't know he had a title. I know the man. And if he sees my ship, he'll know it from his time in Havana, meaning he may wonder at who's sailing her now. I can't risk that. And I don't want to lose that galleon. Let's think on it. And maybe wait till it's dark. Jaka bontaż to okej, bo mieczem tutaj wyczyny, ale statkiem to by się trochę z nim to musiał męczyć. Gramy oczywiście dalej. Czas jeszcze jest dobry. Nie wiem w ogóle, czy teraz słyszycie
PC-ta jak chodzi, bo trochę go sobie przestawiłem. Wcześniej stał na ziemię, teraz go postawiłem sobie na biurku i nie wiem, czy czasem nie słychać tego w mikro. Tak jak sprawdzałem na testach, to nie było słychać. Natomiast tu może się okazać, że będzie. Chwila, bo tak sobie te skrzynki tylko jeszcze tak tylko szybko zalecę po nie. Pociski to nie, dziękuję. To zasuwamy szybciutko prosto na tą wyspę. Fajnie to niebo wygląda, ta cała pogoda, to jest genialne. No, szantę mogłoby się już włączyć. O, jakaś wysepka. Popłynę sobie na nią między odcinkami. Mam nadzieję, że to jest ta wyspa już. Tak. Muszę ją z tej strony wziąć. Wej, hej. Nie pamiętam właśnie, jak się włączam te szanty. Może numerkami? O, numerkami. Tak. Ej, coś mnie palnęło. A nie, dobra. Obok brzegu płynął mi, wtedy zmieniła się prędkość podróży. Śpiewajcie. No, nie chcę śpiewać, trudno. Kurde, fajne to jest. Chciałbym się grać tak statkiem, przepłynąć w takim rejonie. To by było w porządku. No i teraz zobaczymy, czy będziemy walczyć okrętem, atakować ten fort, czy raczej walczyć wręcz. Podejrzewam, że wręcz. Fajnie to jest zawijane na tych butach. Gentlemen, as is custom among our kind, we do not plunge headlong into folly on the orders of a single madman, but act according to our own collective madness. The object of our attention is a square-rigged galleon, and we want her for the advantage she'll bring Nassau. Ładna pogoda. Bardzo ładna. All those in favor of storming this cove and taking this ship, stomp and shout aye! Aye! Those who oppose, whimper nay! Never was the King's Council so unified. Dobra, no to startujemy. Dobra, więc wy tego nie widzieliście, ale tutaj ogólnie rzecz biorąc wchodziłem po tych skałkach i gra postanowiła, że warto by tak sobie skoczyć. Po prostu, tak w tył. Tak nagle. Bez żadnego większego powodu i to właśnie ta gra zrobiła. A że z tyłu była dość duża wysokość, no to się zabiłem. Teraz muszę ten moment przechodzić jeszcze raz. No i ja nie mogę znowu. Unity miał chociaż to w sobie, że chociaż lepiej targetował tą spinaczkę. Że bohater wiedział, gdzie ma iść, a gdzie nie ma iść. A tutaj to jest po prostu tragedia. Aha, sorry. Ale mogę tak, fajnie. No, do góry, do góry. I czego tak raszujesz? No już, szybciutko. O, i ślicznie. Mogę tutaj w ogóle pobiec do góry? Mogę. No to fajnie. Ja myślałem, że nie będę musiał tam łazić w kółko po tym, ale tu się okazało, że nie muszę w kółko i mogę sobie tak pójść. I super. O, i genialnie. Ktoś tu jest. Ale go zaraz usuniemy. Aha, pamiętam, tu chyba będziemy walczyć ze zwierzętami. Z dużą ilością zwierząt. Jest!
Tak, tu będzie nas atakował chyba Jaguar. Właśnie nie patrzę, co tam oni polowali. No zabij go. Dziękuję, pozdrawiam. Chodźmy, chodźmy, chodźmy. Tama jakaś. Ale fajnie sobie wybieg. Co z tego, że normalnemu człowiekowi by się buty ześlizgnęły pod gdzieś drugim kroku? Pantera. To jest pantera na 100%. Aha, jaguar. No też w porządku. Tam jest ta szanta. To musimy po nią pobiec. No i fajnie, mamy szantę. Skrzynię sobie też jeszcze wezmę przy okazji. Dobra, i zasuwamy na skraj dżungli. Możesz przeładować biegu? Możesz, trochę to jest wolniejszy bieg, ale też bieg. W sumie to nie. No, w końcu przeładował. Nie interesuj się. Metrów. Wow. Nice. Bardzo nice. Ślicznie. No i jestem. Ja nie mogę, co za kretyn. Już by zaraz spadł. Tylko jak ja tam mam dojść? Pewnie ścieżką. Badunc. Przynajmniej realnie robi ten ruch na lianie, jak się chce płynąć. No skacz, skacz, dawaj, dawaj. Tu coś było. Jakieś zwierzę. Słyszałem takie ch, jakby kot. Porobiony. No dobra, może nie taki porobiony. Idiota rzucił sobie bombę pod nogi. Super, brawo. A wybuchnij sobie. Dziękuję. Ej no. A sobie pospój sobie tutaj. Czemu ja walczę z tym tyle tymi ukrytym ostrzem, tylko tutaj mogę go zmasakrować od razu. No właśnie. Mogę zmasakrować na hita. Tam się bawię z tym. No, no, no. O, ślicznie. Nie za bardzo łapię, czy teraz dobrze biegnę. Chyba tak. Teraz zdecydowanie.
kopam go, zabiłem, super. Mam to gdzieś, lecę do przodu. Tam jest punkt widokowy, mógłbym go w sumie zrobić. Ale ten punkt jest chyba trochę nie po mojej myśli. No niech reloadnie. Bo całkiem o tym zapomniałem. Ten będzie chyba bardziej niebezpieczny. No. Przełam obronę. Kontra. Czemu nie możesz zrobić kontry, geniuszu? Ja nie mogę, co za kretyn, czemu on nie zrobił kontry? Zburzyłem się troszkę. Będę do nich po prostu strzelał. No i jeszcze raz to samo. Pa. Pa. Papa. O, macie do mnie problem? Proszę bardzo, ja też mam do was problem, papa. Dam rady. No czemu ich nie załatwiłeś? No i poszedł. Teraz tego muszę zastrzelić. Chciał co tego ostatniego muszę zastrzelić. Przełam obrony. A tego mogę tylko kontrą, a tamtego nie mogę kontrą. Zdychaj. Ciebie mógłbym zabić w sekundę, a nie chce mi się. No, to wchodzimy na statek. Dość już. Ty, to jest ten gościu z... No zabij tego. Co willi byliśmy. Jak pierwszym razem gadaliśmy z tamtym, to on właśnie nam dał to ostrze. Mr. Petra! As bold as a musket ball. And still half as sharp. I'm sorry about this, mate. But I can't risk you telling your Templar friends about me still kicking around. I pity you, Bukenyi. After all you have seen, after all we showed you of our order, still you embrace the life of an ignorant and aimless rogue! Ah! What's this? His petty larceny, the extent of your ambition. Klucze Templariusza się zabije wszystkim, on miał fajny pancerz. All the empires on Earth abolished! A free and open world, without parasites like you! Que l'enfer que tu trouveras soit le fruit de ton insouciance. Oczywiście. I to będziemy chyba już kończyć, bo odcinek trochę się przedłużył. Więc to wszystko na dziś. Dzięki za to, że oglądaliście i hejos. Kawka wygląda tak mizernie przy tym statku. Pa, pa.